Witam Państwa serdecznie. Zapraszam tradycyjnie na komentarz. Z racji silnych wzrostów na rynkach wywołanych wczorajszą decyzją Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, chciałbym dzisiaj zaprezentować wykresy w ujęciu tygodniowym. Od pewnego czasu czynię to, jak wiadomo, w przypadku S&P. Z wykresu wynika, doszło do zanegowania eksponowanej przeze mnie zapery podażowej 1432-35. Indeks wybił się również ponad górną linię wiarygodnego kanału trendowego, co zapowiada kontynuację ruchu wzrostowego z możliwością przetestowania kolejnego węzła podażowego Fibonacci'ego 1480-1486, gdzie również grupują się projekcje wytyczone na bazie zależności tego znanego nam już układu pięciofalowego. Można zatem stwierdzić, że ta strefa 1480-86 to jest taki kolejny cel dla obozu popytowego. Wsparciem pozostaje w tej chwili przełamana zapora cenowa 1432-1435. Indeks DAX. Też już kilka razy pokazywałem indeks niemiecki w ujęciu tygodniowym. W tej chwili jest o tyle, mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, że notowania indeksu przebiegają ponad tym szerokim korytarzem cenowym 7300-7360, zbudowanym na bazie dwóch istotnych zniesień, 88,6 poprzedniej bessy i zniesienie 113% sąsiadującego z tym silnym impulsem popytowym ruchu spadkowego. To również jest optymistyczny sygnał, jeśli oczywiście indeks utrzyma się ponad tym korytarzem. Jeśli tak się stanie, to będzie to zapowiedź kontynuacji ruchu w kierunku kolejnego węzła 7600-7664. Strefa o tyle istotna, jak widać na załączonym wykresie, mniej więcej w tym rejonie przebiega także czerwona linia pitchworka. I WIG20 w wyniku silnego wzrostu presji popytowej znaleźliśmy się dzisiaj ponad październikowym szczytem. W tej chwili w moim odczuciu taką wiarygodną, najbliższą zaporą podażową jest strefa 2450-58. Rzeczywiście ten obszar charakteryzuje się tym, że sporo różnych zniesień projekcji cenowych Fibonacci'ego koncentruje się właśnie w tym dość wąskim z punktu widzenia horyzontu średnioterminowego korytarzu cenowym. Tak więc w tej chwili zwróciłbym uwagę właśnie na strefę 2450-58. Natomiast pozytywnie należy się odnieść do tego, że bykom udało się przedrzeć ponad tą niebieską median line, a także czerwoną ML. To przecięcie to dość istotna zapora cenowa. W tej chwili notowania jednak przebiegają ponad tym charakterystycznym punktem, co no, może w konsekwencji właśnie doprowadzić do konfrontacji w tym kolejnym węźle podażowym Fibonacci'ego. Jego zanegowanie to ważny średnioterminowy następny sygnał kupna. I na koniec takie bardzo krótkie spojrzenie na wykres kontraktów, ale w skali dziennej. Tak jak sugerowałem w komentarzu, w ostatnim swoim komentarzu za najbliższą zaporę podażową uznałbym zniesienie 113% pokazywanego impulsu podażowego. To jest mniej więcej poziom 2449. Wsparciem natomiast pozostaje strefa 2348-2355. Bardzo ciekawa zapora popytowa zbudowana na bazie zniesienia 14,6, ale wypada tutaj również 18,6, a także 38,2. Pokazuje punkty zaczepienia dla techniki grupowania zniesień wewnętrznych. Więc można powiedzieć, że takim wstępnym sygnałem słabości, wyczerpywania się impetu tego niezwykle silnego uderzenia byków byłoby dopiero zanegowanie właśnie tej, no na razie dość odległej, co by nie powiedzieć, strefy wsparcia 2348-2355. Dziękuję bardzo.